Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej, zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Psalm 51, wersety od 3 do 5. Odbijane światło księżyca, odbijane od światła słonecznego. Pewien wykształcony człowiek z Birmy znalazł kiedyś księgę psalmów, którą ktoś zgubił. Z zaciekawieniem zaczął ją czytać. Pomimo tego, że psalmy pochodzą z innej kultury i z innych czasów, uświadomił sobie, że jest w nich mowa o sprawach ponadczasowych, o Bogu, który stworzył niebo i ziemię, o sprawiedliwości i miłości Bożej, a także o człowieku i jego potrzebie przebaczenia i odkupienia. Nim dokończył czytanie tej księgi, wyrzucił wszystkie swoje bożki domowe, aby od teraz służyć tylko jedynemu prawdziwemu Bogu. Psalm 51, z którego fragment przed chwilą przytoczyłem, stał się jego codzienną modlitwą. Pewnego dnia spotkał misjonarza, który dał mu Nowy Testament. Pełen oczekiwania i radości czytał Ewangelię i poznał Jezusa Chrystusa jako swojego odkupiciela. Psalmy pokazały mu, że Bóg jest gotowy, by mu przebaczyć i go zbawić. Jednak dopiero na podstawie Nowego Testamentu zrozumiał, w jaki sposób Bóg przebacza grzechy przez Syna Bożego i Jego zastępcze cierpienia oraz śmierć na krzyżu na Golgocie. Ponieważ przyjął do swojego serca tę dobrą nowinę, zrozumiał i miał pewność, że Bóg przyjął go i odpuścił mu wszystkie jego grzechy. Szczęśliwy zaświadczył: do tej pory chodziłem w blasku księżyca, ale teraz wzeszło dla mnie słońce.